to też sami Państwo widzą, że mnie z młodzieżą rząd łączy niewiele. Oni nawet nie wiedzą, jak wiele nas łączy. Łączy nas mianowicie ten sam, tak samo upływający czas. Oni już nie pamiętają takich momentów polskiej telewizji, kiedy kończył się program i pojawiał się zegar. To była pierwsza reklama upływu czasu. Całkiem jednakowo przewidział to wieszcz naszej epoki, Wojtek Młynarski, a w utworze pod tym tytułem, czyli Mijami, pan Wiesław Michnikowski. I one mi donoszą o zachowaniach młodzieży pod biblioteką.
bo młodzież nie boi się. Przychodzi czasem do biblioteki, tyle że zachowania opętańcze wykazuje. Na przykład wpada taki młody człowiek ze wzrokiem gorącym i mówi: poproszę czeka Londona, zlew krwi. Albo na przykład prosi o opowieść historyczną, jeżeli bibliotekarka mu mówi: to może Krzyżaków. To on mówi: jeśli nie wierszem, to proszę bardzo. Ta młodzież, możecie ją Państwo spotkać i się zdziwicie, bo ona wykazuje coś takiego, takie zdziwienie. Ona ma taki półotwarte usta i taki wzrok, jak ma trofeum myśliwskie pozyskane metodą strzelania samolotu. I oni w tym stanie przebywają, ponieważ to jest szok pooświatowy. Jest takie nagromadzenie wiedzy w tym człowieku, że organizm otwiera te usta, żeby to jakoś miało trochę ujścia. Cud Hektora uwy.